Uwaga, mieszkańcy Czerwionki Leszczyn, to dobra wiadomość. Mniej zapłacicie za odbiór śmieci. Po 3 miesiącach funkcjonowania nowej ustawy okazuje się, iż ustaloną stawkę będzie można obniżyć. Na razie nie wiadomo, ile Czerwienianie ostatecznie zapłacą, ale jedno jest pewne. Mieszkańcy szybko i skutecznie nauczyli się już segregacji odpadów. Śmieci niemal zalały Czerwionkę Leszczynę. Tak dziś wyglądają śmietniki na leszczyńskim osiedlu. Kontenery przebierają. W gminie stało się to, co niemal wszędzie w Polsce. Odpadów jest więcej niż do tej pory. Z tych danych, które już posiadamy, wynika z tego, że na jednego mieszkańca w ciągu miesiąca przypada 30 kg odpadów. 78 ton odpadów zostało odebranych w miesiącu lipcu. Samych odpadów biodegradowalnych, których wcześniej nie było, jest dziś 250 ton. Stanowi to aż 18% śmieci, które zebrano za cały zeszły rok. Mieszkańcy więc rzetelnie, jak widać, podeszli do tematu i segregują na potęgę. Podobnie zresztą jak czyszczą wszystkie piwnice, strychy i poddasza w swoich domach. Mieszkańcy Sołec, gdzie tych odpadów, powiedziałabym, że powinno być mniej, zdecydowanie wystawiają je. Wywozi się odpadów po 7-8 ton. Zdarzało się, że mieszkańcy wystawili tyle odpadów, że śmieciarka musiała wracać kilka razy na jedną ulicę. Samochód, który podjeżdża po te odpady, czasem zabiera odpady tylko z jednej posesji i musi jechać na regionalną instalację odpadów, aby opróżnić samochód i wrócić na miejsce. Urzędnicy liczą, że w kolejnych miesiącach, gdy mieszkańcy wyczyszczą już swoje tak zwane przydasia, śmieci będzie mniej. Dlatego też po 3 miesiącach funkcjonowania nowej ustawy dziś włodarze gminy mogą powiedzieć. Niewątpliwie stawka w najbliższym czasie zostanie obniżona. Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, do jakiej kwoty. Prowadzimy jeszcze analizy. Dodajmy, że dziś Czerwienianie za segregowane odpady płacą 12 zł, zaś za nieposegregowane 20 zł. Wiadomość o obniżce oczywiście mieszkańców zadowala. Oczywiście, że byłoby dobrze, bo ja na przykład mam bardzo małą rentę, 700 zł, 12 zł na jedną osobę, dla mnie to jest dużo. Bardzo. No. A segreguje Pani śmieci? Oczywiście segreguje. No. Dlaczego warto segregować? No wie Pani co, razem te śmieci to dają odór, zapach niesamowity, a raczej powinno to być segregowane. To dobre dla mieszkańców wiadomość? No, chyba to jest jasne. Że tak. No. Dużo Pani płaci? 12 zł od osoby. Czyli segreguje Pani, widzę. Tak. Dobrą informacją może być także to, iż mieszkańcy będą mogli złożyć deklarację przez internet, podobnie jak płacić za śmieci.